Halo, halo, ratunku! Mój domek nie przetrwał dzisiejszej nocy! Była taka straszna burza! Czemu on jest zepsuty? Halo, pomocy! Zaraz, czy ktoś tu wołał o pomoc? Wydaje mi się wyraźnie, że słyszałam jakieś dźwięki. Tylko kto to był? Moment, muszę przejść się po wiosce i to sprawdzić. Halo, halo, tutaj, pomocy, na pomoc! Fernicia, to ty wołałaś? Co się stało? Ojejka, twój domek jest w tragicznym stanie. Co to było? To przez ten wiatr? Przez tą okropną burzę? Dlatego twój domek jest właściwie cały bez drzwi? No tak, nie wiem, co się stało. Znaczy, wiem, spałam sobie spokojnie, ale wyłamało mi całą jedną ścianę. No popatrz, jaka jest dziura. Fernicia, ta dziura jest okropna, ale może uda nam się jakoś zaradzić? Zawołam jeszcze Siestinę. Myślę, że jest gdzieś w pobliżu. We trzy na pewno wpadniemy na jakiś pomysł i zaraz Tobie pomożemy. Dziękuję Ci, Almendro, bo ja to już się zaczynam martwić. Dzień dobry, Almendro. O, cześć, Fernicia. I jak tam? Wiecie, muszę Wam powiedzieć, że bardzo się dzisiaj wyspałam. Spałam jak suseł, ale było super. Nie pamiętam, kiedy właściwie ostatnio tak długo spałam. A jak tam u Was? Almendra, co Ty masz takie zdziwione oczy? Siestina, to poważna sprawa. Zobacz, co się stało z domkiem Fernici. Jest cały praktycznie w gruzach. Tylko nie załamuj się za bardzo, bo Fernicia zaraz się rozpłacze. Musimy koniecznie jej pomóc. O, jejka! Rzeczywiście, jej dom jest cały... Mam mnóstwo dziur! Co to się stało? To przez tą burzę? Ale jak to? Ja przecież tak sobie dzisiaj wygodnie spałam. Było milutko. Wreszcie usnęłam bez większych problemów, więc nie rozumiem. Czemu Fernicia nie mogła spać? Hej! Gdyby u Ciebie też taka była mocna burza i by Ci całą ścianę popsuto, byłaby tylko wielka dziura, też byś nie mogła spać. W dodatku drzwi też mi wyrwało. Potrzebuję natychmiast remontu. A dzisiaj znowu ma być burza. Muszę natychmiast znaleźć jakiegoś specjalistę, kogokolwiek, kto mi pomoże i odbuduje ścianę w moim domku. Wiesz co, Fernicia? Zadzwonię zaraz do Posy. Ona jest w końcu małą czarodziejką. Na pewno da radę. Poproszę ją o pomoc i z pewnością zaraz się tu zjawi. O, cześć, Almendra. Co tam u Ciebie słychać? Coś się dzieje w wiosce? Robicie wielkie przyjęcie? Nie? To dlaczego dzwonisz? Co? Była u Was burza? Taka poważna? Ale chyba nic się nie stało, prawda? Właśnie, że się stało. I to coś strasznego. Fernici domek nie przetrwał tej burzy. Ma olbrzymią dziurę. Posy, proszę Cię, przyjedź natychmiast i spróbuj coś wyczarować. Nasza wioska jest magiczna, świecąca, taka miła i wesoła. Na pewno będziesz mogła nam pomóc. Dzień dobry, Almendro. Już jestem. Przyjechałam specjalnie na Twoje wezwanie. No to powiedz mi, gdzie jest ten domek? Nigdzie po drodze go nie widziałam. Może go ominęłam, ale wątpię. Musi być gdzieś tutaj. O nie! To już koniec! Gdzie ja mam teraz mieszkać? Cały mój domek legł w ruinę i nawet nie mam już swojego pokoju, a niedługo noc będzie. I co ja mam teraz zrobić? Dzień dobry, Fernicio. Wiesz, dzwoniła do mnie Almendra, ale ojejku,
Nie płacz, przecież zaraz ci pomożemy. No racja, domek może nie wygląda najlepiej, ale sama popatrz. Zaraz spróbuję kilku zaklęć i na pewno w końcu coś naprawimy. No tak, wiem, dziękuję Pozji, że przyjechałaś, ale może zaczniesz od drzwi, proszę, wyczaruj najpierw drzwi, bo tak to jest straszny przeciąg. Dobrze, nic się nie martw, Fernicia, jak nie ja, to na pewno ktoś inny jeszcze będzie mógł pomóc. Dobrze, to zaczynamy. Fernicia potrzebuje pięknych nowych drzwi do swojego domku. Czary mary, czary mary. Proszę, widzisz, Fernicia, drzwi już gotowe. Teraz brakuje jeszcze w twoim domku tylko jednej ściany. Pozji, naprawdę naprawiłaś mi drzwi? Dziękuję, teraz wyglądają przepięknie, są takie błyszczące, zupełnie jak ja. I w dodatku z brokatem? Super, dziękuję Pozji, dziękuję. Teraz potrzebuję tylko kogoś, kto jeszcze postawi nową ścianę w moim domku. Pozji, dziękujemy Ci, że pomogłaś Fernici z jej drzwiami. Teraz to chyba zadzwonię jeszcze po Boba Budowniczego. Niech on zajmie się ścianą. Jest w końcu najlepszym fachowcą, jakiego znam. I zawsze najszybciej się tym zajmuje. Poza tym każdy zna Boba i nie znam jeszcze nikogo, kto by kiedykolwiek narzekał na jego pracę. Świetny pomysł, Almendra. Dobra, zadzwońcie jeszcze po Boba, oby pomógł Wam wybudować tą ścianę, zanim zapadnie zmrok. Tak, halo, kto mówi? Almendra? Ale zaraz, nie znam żadnej Almendry. Skąd? Z zaczarowanej wioski? No dobrze, dobrze, co się stało? Burza? Już jadę, spokojnie. Zabieram tylko moją skrzynkę z narzędziami i już ruszam w drogę. Dzień dobry, Almendro. Przyjechałem najszybciej, jak tylko mogłem. Jak widzisz, wziąłem potrzebne narzędzia. Ojejka, czy to ta dziura? Wygląda strasznie. Nie dziwię się, że natychmiast po mnie zadzwoniliście. No dobrze, zabieramy się do pracy. Almendro, dziękuję Ci. Wiesz, że bez Ciebie nie dałabym rady. Dobrze, że już przyjechał Bob. Przynajmniej jest szansa, że zdąży, zanim będzie kolejna burza. A mój domek nie może dłużej czekać. Hej, spokojnie. Ja się wszystkim zajmę. Zaraz wszystko naprawię i nie będzie śladu po wichurze. Nie martwcie się. Na pewno zdążę do wieczora. Więc patrzcie teraz, jak się to robi. Jak będzie następny taki przypadek, od razu mnie wzywajcie. Spójrz, Fernicia, czy taka ściana będzie Ci odpowiadać? Wybrałem najładniejszą, jaką znalazłem. Wydaje mi się, że będzie pasować do Twojego domku. Ojejka, Bob, dziękuję. Ta ściana jest śliczna. Oczywiście, że mi się podoba. To już teraz ją będziesz wstawiał? Oczywiście. Sama popatrz. Ściana już wstawiona. Wszystko na miejscu. Możesz znowu wprowadzić się do swojego domku i zapewniam cię, tym razem przetrwa on każdą burzę.